Dziś w programie Ola Boga, konserwatyści myją zęby. Pogadali jak Polak z Polakiem. A oprócz tego... Co to znaczy? To znaczy, że jesteście niewolnikami w społeczeństwie opartym o władzę białych dziadów. Po zatrzymaniu legendarnego poety i artysty młodego pokolenia Maty, który tak się składa, jest znany z tego, że jest synem ojca znanego rapera, rozgorzała dyskusja, która Polsce przyda się na pewno tak samo jak marszałek Rokossowski. Wielu zadawało kluczowe i ważkie pytania, co zdepenalizować, co zalegalizować. Jak zwykle jednak pominięto kwestię kluczową, co zdelegalizować, czego zabronić. Lista rzeczy, które powinny zniknąć z naszego życia, nie jest krótka, ale każdy porządny człowiek zgodzi się, że są tutaj pewne priorytety. Oprócz moich osobistych faworytów, jak delegalizacja młodzieży, hulajnok elektrycznych, coachingu i wszelkiej nadziei na lepsze życie, jest też projekt, co do którego słuszności zgadza się 98% Polaków. Delegalizacja polskiego reggae. Tu jednak sprawa może nie być najprostsza po tym, jak jeden z naszych rodzimych rastamanów, Kamil Bednarek, otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Ponieważ na odcinku delegalizacyjnym nie wolno zasypiać gruszek w popiele, żeby nie obniżyć czujności w narodzie, warto spojrzeć na moje nowe propozycje. Oto pierwsza z nich. Tak zwany nowoczesny konserwatyzm. Pamiętacie Państwo, jak pierwszy raz uświadomiliście sobie, że macie konserwatywne poglądy, ale jednocześnie chcieliście być w porządku i młodzieżowi, bo przecież czasami ciągle lubicie sobie wypić browarka czy coś tam. I wtedy jakiś znajomy powiedział Wam, żebyście przestali się podniecać i wrócili do lektury gazetki Biedronki. Otóż ludzi, którzy nie mają znajomych, którzy mogliby im powiedzieć, żeby się przestali podniecać, nazywamy właśnie nowoczesnymi konserwatystami. Weźmy popularne ostatnio małżeństwo Wilkoszów. On. Jako konserwatysta uważam, że antykoncepcja jest okej, rozwód jest czasem najlepszym wyjściem. Bla, 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 bla. Dobra, a co mówi ona? Jako konserwatystka uważam, że antykoncepcja to normalna sprawa i dobre narzędzie do planowania rodziny. Stosunki seksualne w małżeństwie nie są tylko w celu prokreacji. To także sposób na wyrażanie oraz wzmacnianie emocjonalnych i duchowych więzi między mężem a żoną. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, ale sformułowanie jako konserwatysta uważam odgrywa w tych zdaniach tę samą rolę, co sformułowanie bez urazy. W zdaniu bez urazy, ale wyglądacie mi na parę patentowanych kretynów. Przepraszam. Bez urazy, ale jako konserwatysta uważam, że jesteście parą patentowanych kretynów. Ale jest jeszcze lepiej. W przebojowym filmie Dzień z życia Trad Wife, czyli tradycyjnej żony, dowiadujemy się, że konserwatyści nie tylko się modlą, ale też na przykład myją zęby. O, to jest akurat cenna informacja. Fajnie, że dopiero teraz jest to mówione. Jak wygląda dzień z życia Trad Wife? Zaczynam od pobudki z mężem i porannej modlitwy, po czym myję twarz i zęby. Wybieram ubiór na dziś, po czym przygotowuję moją twarz i robię lekki makijaż. Sprzątam kuchnię i robię szybkie śniadanie, po czym siadam z herbatą do biurka i planuję dzień i organizuję w Excelu nasze wydatki. Następnie idę zrobić zakupy i robię obiad, zupę pomidorową. Tutaj oczywiście musieliśmy zatrzymać ten film, bo jak znam życie, po pomidorowej będą jakieś stosunki seksualne, których celem może być nie tylko prokreacja. Po obejrzeniu tego filmu stwierdzam, że być może i ja nadaję się na nowoczesnego konserwatystę. Bo skoro definicja takiej postawy to prawicowy, ale jednak w porządku, to ja mam wrażenie, że jestem dużo bardziej w porządku niż małżeństwo Wilkoszów. W młodości trochę hulałem, słuchałem murzyńskiej muzyki i powiedzmy... Nieraz jadłem pomidorową. Rozumieją Państwo? Jadłem pomidorową. Nie wiem, czy Państwo rozumieją. Pomidorowa. W sensie, że miałem seks. O, a co by było, jakbym wiedział wcześniej, że trzeba myć zęby? O, ho, ho. Ale mówiąc chwilę poważnie, głupota nowoczesnego konserwatyzmu polega na dążeniu do tego, żeby spróbować pokonać przeciwnika na jego własnym boisku. A prawda jest taka, że nikt nie będzie lepszy od hedonisty w hedonizmie, od bon vivanta w bon vivantstwie i poligamisty w poligamii. Ojciec Tadeusz Rydzyk mógłby na przykład przestać robić to, co robi i zacząć kręcić westerny albo filmy karate.
Oczywiście jako konserwatysta. Niektórzy by przyklasnęli, powiedzieli wspaniale, to przyciągnie młodzież. Być może, pozostaje jednak podstawowy problem. Ojciec Rydzyk nie jest karateką ani kowbojem. I umówmy się, nikt z nas nie jest, obojętnie od naszego stosunku do pomidorowej. Teraz na szybko chciałbym zakazać jeszcze jednej rzeczy. Najlepsza byłaby delegalizacja wszystkich specjalistów od pandemii, ale ja zadowolę się częściowym zwycięstwem w postaci delegalizacji doktora Fiałka. Wiem, tylko jak wypowiedziałem to zdanie, to część z Państwa powiedziała: Jezu, ten gościu! A druga część, kto to, nie kojarzę. Tych drugich z Państwa serdecznie przepraszam. Doktor Fiałek to niezwykły talent. Gdyby ludzi postawić przed wyborem polio albo słuchanie doktora Fiałka, jak przekonuje do szczepionek, zdecydowana większość wybrałaby polio. I to nie jest, proszę Państwa, moje wiedźmisie. To są badania. To jest nauka. Ostatnio doktor Fiałek podzielił się z nami wynikami niezwykle ciekawych badań. Brak przekonania do szczepień przeciw COVID-19 może być związany z traumatycznymi przeżyciami w dzieciństwie, w tym przemocą domową, zaniedbaniem oraz nadużywaniem substancji psychoaktywnych w domu rodzinnym. Współczuję Wam, antyszczepionkowcy. Czego musiała doświadczyć w dzieciństwie osoba, która pisze takie rzeczy? Hipotez może być wiele, ale ja tradycyjnie obwiniam polskie reggae. Doktor Fiałek dostał też ostatnio prezent od swoich fanów. Doktor Fiałek jest wzruszony, bo dostał kubek z napisem: nie myl swojej wyszukiwarki internetowej z moim dyplomem lekarza. Doktor Fiałek. To jest dobre. Dwie kwestie są ważne. Po pierwsze, doktor Fiałek nigdy nie pomyli swojej wyszukiwarki internetowej ze swoim dyplomem, bo jedynym hasłem, które wyszukuje w internecie doktor Fiałek, jest doktor Fiałek. Druga kwestia. Teraz doktor Fiałek będzie miał drugą rzecz, którą będzie mógł czule dotykać, myśląc o tym, jak wielu ludzi go szanuje i jak oni go uwielbiają. Nie muszę chyba mówić, że tą pierwszą rzeczą jest doktor Fiałek. Nie wiem, czy Państwo zrozumieli. Tak jak z tą pomidorową. Chodzi o to, że doktor Fiałek się czule dotyka. Jak my wszyscy. Jak my wszyscy. I to jest właśnie nowoczesny konserwatyzm. Tak jest, proszę Państwa, to nie są śmieszne rzeczy. To jest program Specjaliści od Wszystkiego, w którym moim gościem dzisiaj jest redaktor Łukasz Jankowski. Dzień dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście zaskoczył pan mnie z tym seksem. Chyba coś się zmieniło u pana. Czyżby pan się ożenił, czy co? Nie, proszę pana, ale mówiłem panu, że w tym monologu jednym zawarłem więcej odniesień do seksu niż w moim życiu do 25 roku mniej więcej. Proszę pana, już jestem za stary. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, nie wiem, czy pan zauważył... Ale jesteś też trochę bardziej jak pani Wilkosz, dobrze? Bo ty też się lekko pudrujesz, jak jesteś w telewizji, więc to ty zaczynasz dzień od lekkiego czyli makijażu. Czyli właściwie... Jesteś prawie nowoczesnym konserwatystą. Jestem prawie nowoczesnym. Ale makijaż. To jest niesłychane. Myślał pan o tym, że konserwatyści czasem robią sobie lekki makijaż i jedzą na przykład zupę, proszę pana? Nie, jak normalni ludzie, no, prawda? No, człowiek by się nie spodziewał. Kota i w ogóle... Kota mają, tak. Proszę pana... Ale przecież ja nie planuję moich wydatków w Excelu, pijąc herbatę. Nie? To chyba nie jestem nowoczesnym konserwatystą. Ale ja chciałem, proszę pana, ponieważ ja założyłem chwilę przed tym programem Stowarzyszenie Nowoczesnych Konserwatystów, chciałem pana przy okazji poinformować, że jest pan wykluczony z tego stowarzyszenia. No słusznie, bo ja jestem, proszę pana, jestem tradycyjnym socjalistą. Tak jest. Pan jest tradycyjnym socjalistą. I poza tym pan jest żonaty i opuścił pan tradycyjny, że tak powiem, dla nowoczesnego konserwatysty, czyli jak mnie na przykład konkubinat, który jest oczywiście błogosławionym ale starym. Wiesz, to trzeba pomyśleć, że jednak przed małżeństwem katolickim ludzie przez setki lat żyli w konkubinatach. I to jest konserwatywne. Tak. To jest przywracanie wzorców. Tak, tak. To jest dopiero paleokonserwatyzm nowoczesny. Taki pogański konserwatyzm, tak, można by zaproponować. Ale nie wiem, czy pan zauważył, że bardzo... A i nie znałem doktora Fiałka, chciałem ci powiedzieć, więc Właśnie chciałem powiedzieć, a propos tego, że pan nie znał, że udało mi się w tym jednym monologu umieścić dwie rzeczy, które są właściwie najważniejsze obecnie w debacie publicznej, czyli małżeństwo Wilkoszów i doktora Fiałka. Ja po prostu taki jestem. Ale ja muszę powiedzieć, że ja też państwa Fiałków słabo znam. Czyli bardziej, bo chyba na Twitterze ona mi wyskakuje non-stop, ale... Państwa Wilkoszów. Wilkoszów, a nie państwa Fiałków. Fiałka w ogóle nie znam, ale Wilkosze. A miałem coś od komplementu. Boże, tak. tymi po prostu celebrytami. Jeszcze trochę i wyskoczy pani Marianna Schreiber, to już będzie koniec programu, gdzie mogli wybuchnąć. Ostatnio, bo ja się spotykam odróżnienie od pana z bardzo ważnymi ludźmi. Tak. I pewien bardzo ważny człowiek powiedział mi, że czeka co tydzień na YouTubie na pana najnowszy film na kanale.
kruszek zza szafy i to bardzo poważny, bardzo poważny gość Telewizji Republika, minister prezydencki. Zachęcam Państwa do sprawdzenia, bo to był dość dobry wywiad i on właśnie mówił, że dobrze, czeka proszę na pana. Pana materiały. Czuję się pan lepiej? To. Tak, proszę pana, doskonale się czuję. Czuję się wspaniale. Myślałem, ponieważ udało mi się powiedzieć o wszystkim, co najważniejsze, to mam taki pomysł. Może pan by chciał współpracować ze mną przy tym pomyśle. Myślałem, żeby założyć taki magazyn, czasopismo i właśnie on by się zajmował tego typu sprawami i tytuł był, tego magazynu by brzmiał Wszystko, co najważniejsze. Ale już jest taki magazyn. A, to nie, dobrze, proszę. Dobrze, proszę nie pana. Nie jest na takie stopisy, jest bardzo dobre. Proszę pana, tak, tam są ciekawe rzeczy. Można przeczytać. Proszę pana. On jakoś czyta gazety, ale to jest dopiero nowoczesny konserwatyzm. Tak. Nie, taki nowy, nie wiem. Nie. Dobrze, nie, zostawmy to. Proszę pana, jak się jest, proszę pana, takim ekspertem od polityki, to się mówi różne rzeczy. No. Jak się diagnozuje ogólnie tak rzeczywistość polityczną. To są czasem takie diagnozy. Jakie są takie diagnozy ogólne według pana? Takie, że jak, z czym mamy problem? Nie, ale to jest bardzo proste. To dobierasz po prostu odpowiednie słowa. Czy zadaje ci ktoś pytanie, czy Donald Tusk wygra wybory? I najważniejsze jest nie powiedzieć nic konkretnego. Tak. Żeby się nie mogli złapać. Albo mówi się, o, no to gdybym wiedział, to bym pewnie miał 5 milionów. To byłbym bardzo mądry, a potem... A nie 3500 brutto. Więc najpierw się mówi, że się nie wie, a potem się mówi... Że się wie. Że się wie, co, okay. A potem się mówi. No i mówi się, z różnych analiz wynika i wydaje się, że na zdaniu sondaży, aczkolwiek należy, mogło się mylić, że Donald Tusk ma szansę zrealizować swój program, aczkolwiek jest wiele zagrożeń. Jest wiele zagrożeń, proszę pana. Tak. Ale pamiętajmy że też, że to jest polityka. I bardzo tutaj... proszę TVP Info, ciach, net, można do wiadomości. Okay. Albo do faktów trafić. To znaczy, proszę pana, niezależnie. Nie ukrywajmy też, że wiemy, w czym interesie to wszystko jest robione. To też jest inna. Ale nie. Nie, ja nie wiem. No, proszę pana. Ja uczestniczę od paru lat i cały czas się stawiam po co właściwie. Proszę pana, a propos. Kto powiedział pan TVP Info, ale wie pan co? To jest TVN, proszę. Jednym nie, proszę, z takich diagnoz, bo tak, są takie różne takie diagnozy, na przykład, że coraz trudniej jest dotrzeć do czytelnika z prawdą, a coraz łatwiej z dezinformacją, proszę pana. Że wszystko jest oparte, proszę pana, na emocjach bardziej, a jeszcze jest kultura obrazkowa, proszę pana. To są takie... To prawda, że to wszystko są strasznie problemy. Pytanie... I jeszcze wie pan co? Ludzie, bo to ja do czegoś zmierzam, niech pan mnie nie przepraszam, bo 7 minut gadałem, teraz nie daje się panu wypowiedzieć. Ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać. To jest jeszcze jeden element. Nie potrafimy w Polsce ze sobą normalnie rozmawiać i moim zdaniem to jest nieprawda i mam tego przykład, proszę pana, właśnie filmowy. Zobaczmy, materiał numer jeden. Pytanie, że pan kłamie. Mamy Spider-Man, mamy pan jest takim naczelnym, pan redaktor jest naczelnym, chodzącym szczekaczem, chodzi po różnych konferencjach prasowych i szczeka jak taki mały wypuszczony piesek na łańcuchu. Nie, to pan szczeka. To pan szczeka. Nie, pan bardziej szczeka. I pan jest takim pieskiem, proszę pana. Ja to jestem naprawdę, to jestem wielkim psiskiem i proszę pan jest, mnie nie tak, obrażać. Pan jest bardziej takim, powiedział, lemurem leniwym, który gdzieś tam się... jest wylniałym kożuszkiem. No i co? Oj, koniec dyskusji. Ale widzi pan... Byłbym idealnym politykiem. Widzi pan, wszyscy szczekają moim zdaniem na tym filmie, więc możemy dojść do jakiegoś porozumienia i potrafimy ze sobą rozmawiać. To jest... Teraz mam do pana... mam do pana pytanie, bo mam tutaj przygotowane z panem Kołodziejczakiem, charyzmatycznym politykiem nowego pokolenia młodego. Mhm. Mam trochę filmów. I pytanie, jaką dawkę by chciał pan przyjąć pana Kołodziejczaka w tym programie? Od takiej, że tak powiem, od pierwszej dawki do, że tak powiem, czwartego boostera przypominającego. A która dawka jest śmiertelna? Czy ktoś to już zbadał? To zależy. Jak pan rozmawia z poważnymi ludźmi, to pan może już mieć wyrobioną odporność. Tak, ja rozmawiam z bardzo poważnymi politykami, więc rzeczywiście mogę mieć, mój system immunologiczny może być wysoki, ale nie wiem co z telewizami. Znaczy, moim zdaniem te filmy... Jak ktoś zejdzie śmiertelnie, to będzie twoja wina. Te filmy należy rozpatrywać jak Kant, proszę pana, jak tworzył swoją filozofię sztuki estetyczną. To stworzył taką definicję piękna, że piękne to jest to, co jest, ma w sobie celowość, ale ta celowość sama w sobie nie ma celu. Rozumie pan? No tak, ja rozumiem. I ja tak samo rozpatrywałbym filmy Michała Kołodziejczaka. Że ja nie wiem, jaki jest tego cel, ale to jednocześnie jest w tym coś pięknego. No to jedziemy. Dobrze, zobaczmy pierwszy. Co, proszę pana, można zrobić z ludźmi? Zobaczmy. Była praca z ludźmi, to były spotkania z ludźmi, to było przygotowywanie programu z ludźmi. Tak naprawdę otarcie łez Polaków po tym wszystkim, co widzą, wszystkich łez, z wszystkich oczu, które się wylewały.
Czuł pan, jak pan Michał ocierał panu, panu łzy oczu? No, ale można rozmawiać z ludźmi, można z nimi rozmawiać i ludźmi. Można z nimi też potem z ludźmi rozmawiać, a potem można... Tak jak moja ulubiona wypowiedź, puszczałem, nie wiem, czy pan był w tym programie, że nie będzie tylko dużo gadania na tej konwencji, ale będą rozmowy. Też rozmowy. Tak. Z ludźmi. Z ludźmi. Proszę pana, natomiast... Ale że jednak pan jakoś rusza. Mhm. Jest taki twoim trochę nemezis. Jest tak. Ja mam, proszę pana, chyba same nemezis w tym życiu moim dziennikarskim. Proszę pana, ale co spotyka ludzi, którzy robią coś z ludźmi? Zobaczmy, następny materiał numer 3. A co uzyskaliśmy, co zobaczyliśmy? Zobaczyliśmy skierowaną w naszą stronę wielką, nuklearną, najgroźniejszą bombę polityczną. Bombę polityczną, bombę, proszę pana. Wielką nuklearną, największą bombę. Wielką nuklearną polityczną. Ale już myślałem, że znowu będzie o seksie, że jakaś klamra będzie, że co można robić z ludźmi i że na koniec... Proszę pana, jeszcze dobra, pan poprosił o... chce pan sprawdzić swoją odporność. Dobrze. To ostatni, bo to jest kontynuacja tej konfrontacji z panem Kłeczkiem. Dlaczego pan Kołodziejczak tłumaczy, że tamten jest tym... Szczeka. Zobaczmy. Numer 4. To każdy na wsi widział, że więcej hałasu w gospodarstwie zrobi taki mały pies, który nikogo nie ugryzie, ale będzie szczekał i narobi dużo hałasu. I to jest właśnie dzisiaj telewizja publiczna. W zagrodzie wypuszczony pies, a najlepiej jest mieć, jakby ktoś chciał, 3 takie psy. Jak macie 3 takie małe psy, to chodzą, szczekają, robią dużo hałasu, złodziej najprawdopodobniej nie wejdzie. Pana. Ale czyli summa summarum, najlepszą na złodzieja jest pójść na WP Info. Trzech kłeczków i żaden złodziej nie podejdzie. No i myślę, że pan Kłeczek mógłby założyć jakąś firmę ochroniarską. Proszę pana, to jest trzy wspaniałe. To jest wspaniałe, ale zauważył pan, że pan Kołodziejczak trochę podobnie jak małżeństwo Wilgoszów. Oni zaczynają każde zdanie, ja jako konserwatysta uważam, a pan Kołodziejczak, my ludzie na wsi wiemy. No tak, ale tu jest jednak, że on jednak ma większe, bo oni są tylko we dwoje, a Kołodziejczak ma, jak rozumiem, jest większej... Stoi za nim całe chłopstwo. Tak, większej. jednak... Dobrze, proszę pana. Ale być jeszcze premierem, zobaczy pan. To tak dobrze nam idzie, że mało gadamy, a dużo oglądamy. To chciałem panu jeszcze jedno... Słyszał pan o aferze z Najbanem i ze Stanowskim oczywiście, proszę pana. Tak, słyszałem, ale nie oglądałem, mówiąc szczerze. Nie oglądałem, to słusznie, że pan... Specjalowo, nie zagłębiłem się w to. To jest taka sytuacja, w której trudno powiedzieć, kto tu bardziej jest komercyjnie nastawiony do naszego, że tak powiem... No właściwie, ja może trochę poważnie, bo ja serio tak obserwuję, to jest, zastanawiam się... O co chodzi? Czy Stanowski ma jakąś własną firmę MMA? Bo to jest taka dziwna postać, którą wszyscy uwielbiają, a to jest jakiś taki mały chyba biznes. Bo jakiś tam ma jakieś kontakty z tym Cezarym Michniewiczem. Nie, robił co z nim pan jakiś gada, tam. Swój portal, ma kanał i proszę pana. I on pilnuje, proszę pana, jakości w polskim dziennikarstwie. Tak jak Grzegorz Kajdanowicz, tylko on w sportowym pilnuje. I on zwalcza Marcina Najmana, wie pan dlaczego? Bo Marcin Najman robi różne rzeczy pod publiczkę, proszę pana. I tylko, a on żeby... nie robi. On nie robi, proszę pana, pod publiczkę. Natomiast fajny był, on pojechał, ten pan Stanowski, do burmistrza Wielunia, żeby burmistrza namawiać ten. Burmistrz, natomiast moim zdaniem to może być w polskiej mediach jeden z legendarnych momentów. Zaraz potem, jak poseł Żwiński, świętej pamięci... Nie, przepraszam. Poseł Żwiński, siedząc w więzieniu, mówi, że dużo czyta Sokratesa. To teraz zobaczmy, co mówi burmistrz Wielunia Okrasa. Ale powiem panu taką jedną myśl panu powiem. Chyba to powiedział Seneka młodszy, który powiedział, kto drugiemu szykuje, jak to było? To drugiemu szykuje zgubę, ten na siebie ściąga klęskę. Kurczę, to słowik ma przewalone totalnie. Ale ten trzeba w całości oglądać, bo... Seneka młodszy, proszę pana. Tak, znany, wybitny, znany. Jak to się mówi, jak to mówi młodzież dzisiejsza, Seneka młodszy i zaorany. No to prawda, ale wiesz, ale też Stanowski, który oczywiście Seneka odniósł do słowika, bo to jest inny temat, więc słowik posłowa. To jest wybitny, to jest starcie dwóch wybitnych intelektualistów. Więcej takich ludzi, proszę pana, więcej... Stanowskich i więcej... Poza burmistrz Wielunia, w ogóle zapewne... Okrasa, Paweł chyba. Okrasa. Okrasa to ten, co chyba tego Lidla, nie?
Tak, ale to jest inny okres, bo ja znam, tamten jest chudy, a ten nie do końca. Ten za dużo już zjadł. Ten już ma karierę kucharza ze sobą. To dobrze, proszę pana, coś pan może chce powiedzieć na koniec, bo takie 30 sekund zostało. Ja chciałem w ogóle... Nie, no dobrze, tak. No ale to nie zagaj coś, daj mi, rzuć mi koło ratunkowe. Jest pan prezenterem teraz w Telewizji Republika. Czy myśli pan, że występ w tym programie zaszkodzi pana wiarygodności? Myślę, że nic nie zaszkodzi wiarygodności polskiego dziennikarza. Dziękuję. Wspaniale. Drodzy państwo, ja też państwu dziękuję. Proszę nie szkodzić mojej wiarygodności, bo najgorzej grożą złe... szkodzą wiarygodności mojej wyzwiska i złe słowa, więc proszę mnie nie przyzywać w internecie, a my widzimy się już w poniedziałek, kiedy będę już starym człowiekiem. Do zobaczenia.